To nie jest czerwona szminka. To jest brązowo, rudo. Kogo ja chcę oszukać? 15 tysięcy. Właściwie już prawie 16, już jestem bliżej 16 niż 15, ale no, ja się tak zbieram do vlogów ostatnio właśnie. Z tej okazji będzie taki dziwny trochę doceniacz, nie będzie on ani na żywo, ani taki jak inne, tylko to będzie trochę taki vlog informacyjny, trochę taki update, trochę takie kulisy programu Merta, bo przygotowałam sobie 15 takich punktów na temat YouTube'a, o których chciałabym, nie wiem, porozmawiać, czy jakoś ogólnie coś powiedzieć na ich temat, coś co zauważyłam właśnie w tym procesie rośnięcia mojego kanału i w ogóle, bo są pewne rzeczy, które się zmieniły zdecydowanie. Mimo, że jestem nadal w sumie małym kanałem tak naprawdę, to no, różnica jest kolosalna. I będę raczej tak płynnie przechodzić między tymi punktami. Nie będę żadnych cyferek dawać ani żadnych takich rzeczy, więc wy pewnie nawet nie zauważycie, że tych punktów jest 15, ale ja mam czyste sumienie. Może najpierw w ogóle sam przyrost subów. Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Jakby mój kanał był zupełnie widmo przez jakieś 2 lata, a teraz od października do marca, czyli ile to jest? 6. Nawet nie 6 miesięcy. 5 miesięcy. Suby wzrosły o jakieś, kurde, 14 tysięcy, w ogóle okej. I kiedyś to było dla mnie niewyobrażalne, żeby mieć na przykład, nie wiem, 50 osób dziennie nowych na kanale. Jak sobie próbuję wyobrazić, że 50 osób, jakby fizycznie, postanawia kliknąć subskrybuj dziennie, 50 osób, to no, nie mieści mi się to we łbie, no. Teraz już trochę spowolnił Teraz ten przyrost już trochę zwolnił, ale nadal no, te 50 osób dziennie chyba przychodzi na kanał. Ja nawet nie wiem, kiedy te nowe tysiące się pojawiają, po prostu znikąd. I to jest trochę też taki moment, kiedy rzeczywiście coś, co wydawało mi się kiedyś zupełnie nieosiągalne, teraz myślę, że prędzej czy później się stanie. Kiedyś niewyobrażalne było dla mnie mieć nawet kilkanaście tysięcy subów, a teraz mam tyle na obu kanałach i to tak jakoś dziwnie. I jak sobie kiedyś myślałam, że w sumie dla mnie taką idealną liczbą subskrypcji byłoby tak między 50 a 100 tysięcy, to zupełnie jakieś, wydawało mi się to jakieś takie utopijne z mojej strony. A teraz rzeczywiście, nie wiem, stoję na przystanku i myślę o tym, że kurczę, rzeczywiście może to się kiedyś stać. Ale jak będziemy mieli 100 tysięcy, to już nie subskrybujcie dalej, bo to już będzie za dużo. Kolejną rzeczą jest to, że im więcej jest tych subskrypcji, tym więcej widzę ludzi, którzy mi piszą, że nadrabiają wszystkich bananów. I to było dla mnie przerażające już w październiku, kiedy tych odcinków było, nie wiem, 60 czy 50 coś. A teraz, jak tych odcinków jest ponad 80 i ta seria ma już 2 lata, to tym bardziej mnie to przeraża, że ludziom naprawdę chce się to oglądać. I jest mi mega miło w ogóle, że naprawdę chcecie poświęcić cały ten czas, żeby nadrobić całą serię. Fakt, że dobrze by było, w sensie głupio tak oglądać od jakiegoś tam urywku, kiedy jest, nie wiem, piąte czy szóste pokolenie, bo no, nie wiadomo, co wcześniej było, nie? No dobrze by było całą jakby tę linię Simów poznać. I ogólnie jeśli chodzi o bananów, to ja jestem w sumie w miarę dumna z tej serii i podoba mi się to, że właściwie ona się jakoś tak nie starzeje, w sensie jak ja założyłam ten polski kanał, to ja już mniej więcej wiedziałam, jak to się robi jakby i trochę jeszcze no, jest takie poczucie, nie wiem, zaczynania kanału czy coś takiego, tak jak się widzi stare filmy każdego youtubera i jak on zaczął czy coś takiego, ale u mnie nie jest chyba to aż tak strasznie dotkliwe czy coś takiego. Jakość jest inna, ale to dlatego, że miałam inny komputer, inny monitor i tak dalej, ale jeśli chodzi o jakieś tam komentowanie czy coś, to wydaje mi się, że styl ogólnie serii z bananami jakoś się bardzo nie zmienił i to mi się bardzo podoba. Także kwestia tego, że ludzie nadrabiają bananów, nie przeraża mnie dlatego, że Boże, nie oglądaj tego. Moich zupełnie pierwszych tych filmów lepiej nie oglądać. Ale jeśli chodzi o bananów, to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu przeraża mnie to, że ktoś naprawdę chce poświęcić cały ten czas, bo to są dziesiątki godzin. To jest po prostu, nie, nawet nie wiem, no to jest chyba dobre 40 godzin do obejrzenia. Więc wow.
Kolejna rzecz to komentarze. Już pominę w ogóle samą kwestię tego, że komentarzy jest coraz więcej i tak dalej, bo to wiadomo. I na szczęście nie jestem absolutnie nawet blisko takiego momentu, żeby nie móc czytać wszystkich komentarzy, bo ja nadal uważam, że jest ich mało. Ale to, co mnie zaczęło trochę bawić, to jest to, że już jestem takim fejmem, że ludzie mi piszą komentarze w stylu wiem data. I to jest dla mnie trochę jakieś takie dziwne i szokujące, że naprawdę tyle ludzi nie wie, że jest coś takiego jak zakładka komentarze. W sensie, że ja absolutnie nie dowiaduję się o nowym komentarzu z powiadomienia, do czego jeszcze przejdziemy w tym filmie, tylko z takiej pięknej zakładki, w którą klikam najwięcej. Mam ją zapisaną w ogóle w zakładkach w przeglądarce i to jest zakładka, którą po prostu molestuję ciągle. Więcej klikam w tę zakładkę niż przez całe życie klikałam w pajacyka. Jest mi bardzo smutno teraz. Klikajmy w pajacyka, dajmy dzieciom jeść. I strasznie jest dla mnie zabawne to, że na przykład ktoś pisze komentarz przy filmie sprzed 2 miesięcy i coś w stylu: ja wiem, że to jest bardzo stary film, ale co? Film sprzed 2 miesięcy jest nowy. Okej. Okay. Ja wiem, że 2 miesiące temu mogłam być inną osobą, bo miałam, nie wiem, 4000 mniej subów, ale naprawdę ten film jest nowy. I w tej zakładce widzi się wszystkie najnowsze komentarze. Widzi się komentarz po lewej stronie i po prawej stronie miniaturę i kawałek tytułu filmu, pod którym ten komentarz został napisany. Ja bym nie mogła żyć bez tej zakładki. Ja bym chyba wzięła, zwariowała, gdybym miała z samych powiadomień się dowiadywać o komentarzach albo wchodzić w film co chwilę. To jest najwspanialsza rzecz, jaką YouTube mógł wymyślić, naprawdę. Także nie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, pod którym filmem napiszecie mi komentarz, ja go zawsze zobaczę. Różnie może być z odpowiedziami na moje komentarze, albo jakąś odpowiedź, gdzie ja uczestniczyłam, bo kolejna rzecz, powiadomienia na YouTubie. Nigdy nie zapomnę, jak wrzuciłam chyba pierwszy odcinek Bunchów i potem poszłam sobie na zakupy i nie było mnie w domu tam z 3 godziny. I tak stwierdziłam, że dam tym komentarzom sobie tam wypłynąć i w ogóle i wrócę sobie do domu później i sobie wszystko sprawdzę. Nie będę sprawdzać gdzieś tam po drodze czy coś. I wróciłam do domu, policzyłam specjalnie. Komentarzy nowych było 70, a powiadomień 4. I to doskonale odzwierciedla to, w jaki sposób działają powiadomienia na YouTubie, czyli nie działają. Tak samo dzwoneczek. Ja nigdy wam nie mówię, żebyście klikali w dzwoneczek, bo dzwoneczek jest tak samo bezużyteczny. No to jest powiadomienie, więc jest po prostu, no nie działa tak jak trzeba. No raz zadziała, raz nie zadziała. Mnie osobiście na przykład dzwoneczek w ogóle nie jest potrzebny, bo ja nigdy nie oglądam filmu zaraz jak on się pojawi, chyba że akurat zobaczę w subskrypcjach czy w polecanych i akurat mam czas, albo akurat czekałam na ten film, no to jeszcze. Ale u żadnego youtubera, nawet totalnie w ogóle ubóstwianego przeze mnie, nie kliknęłam nigdy dzwoneczka. I widzę sporo komentarzy, gdzie ludzie narzekają: dzwoneczek nie zadziałał. No on nigdy nie działał, no. I tak a propos komentarzy, to trochę nie do końca rozumiem, jak to jest, może wy mi powiecie w sumie, bo ta zakładka komentarze jest w zakładce społeczność i też dostawałam już chyba z 1 czy 2 pytania dostałam, dlaczego nie mam zakładki społeczność, w sensie tej, gdzie ja mogę pisać posty, robić jakieś ankiety, i ja nie wiem, dlaczego ja tego nie mam. W sensie nie wiem, to trzeba mieć jakąś konkretną liczbę subskrypcji czy coś. Powiedzcie mi, jeśli wiecie, bo ja nie wiem. Bo kurczę, przydałoby mi się, to fajna sprawa. To teraz serduszka. Ja akurat chyba jako jedyna na świecie traktuję serduszko jako coś naprawdę wyjątkowego, mimo że to taka pierdoła w sumie. I że tak powiem, nie daję każdemu. Nie daję za daj serduszko i nawet jak napiszecie mi coś mega miłego, to nie dam tak po prostu serduszka za to. Mogę zlajkować ten komentarz albo odpisać na niego. Ale serduszko daję tylko wtedy, kiedy komentarz jest naprawdę wyjątkowy, kiedy czuję głęboko w serduszku, że na to zasługuje, albo kiedy jest wyjątkowo informacyjny i po prostu chcę, żeby poszedł na górę i żeby było go widać. Także daj serduszko nie zadziała na mnie, przykro mi. Dla mnie dawanie serduszka każdemu komentarzowi albo większości zupełnie jakby gubi cały sens serduszka, no bo jaką to różnicę zrobi, jeśli się będzie uwielbiało wszystkie komentarze, skoro funkcją serduszka jest to, że ten komentarz się podbije. Znaczy ja wiem, że tej drugiej osobie jest miło, ale wydaje mi się, że serduszko to nie tak powinno działać.
I też zauważam taką rzecz, że tak jak to bywa często z lifestyle'owymi youtuberami, którzy mówią jakieś tam rzeczy o życiu, o jakichś problemach społecznych, czy cokolwiek takiego, czy dają jakieś takie rady w swoich filmach, że dużo osób do nich pisze z jakimiś problemami życiowymi. I tutaj też trochę tak jest, ale to nie jest tak, że jak ktoś nagrywa Simsy i ma kilka filmów takich o ciekawostkach, czy o modach, czy o jakichś, o rozwiązywaniu jakichś problemów, to nie jest tak, że ta osoba zna odpowiedź na każde pytanie. I do mnie pisze naprawdę sporo ludzi już, którzy mają jakiś problem, bo im się coś nie włącza, bo im coś nie działa, bo to, bo tamto. I ja, jeśli mogę pomóc, to pomogę, ale bardzo często się zdarza, że ja w ogóle pierwsze słyszę o takim problemie, więc no to nie jest tak, że ja jestem specem. Naprawdę daleko mi do speca. Znaczy, możecie pisać, ja nie mam tutaj jakichś tam problemów z tym, tylko no, nie bądźcie na mnie źli, jeśli na przykład nie odpiszę na ten komentarz, albo jeśli wam napiszę, że po prostu nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo mogę nie wiedzieć po prostu, no. I to też budzi we mnie jakąś taką presję, że ja muszę tej osobie pomóc i to jest takie Także jeśli nie znam odpowiedzi na wasze pytanie, to po prostu wybaczcie mi. Albo można najpierw wygooglać, a potem pisać do Merty, nie? Reklamy. Ten kanał nie ma reklam jeszcze. Już wspominałam o tym w YouTube'owym Q&A. Sprawa ogólnie wygląda tak, że ja już jakoś pod koniec grudnia zleciłam to sprawdzenie kanału, ale że jest teraz absolutna apokalipsa reklamowa i wszystko sprawdzają naprawdę bardzo szczegółowo i w ogóle ja już dwa razy pisałam nawet do supportu YouTube'a i po prostu każą mi czekać. I tak sobie czekam już od 2 miesięcy ponad. Także jeszcze chyba poczekam. Nie żeby to jakoś wadziło w robieniu filmów, absolutnie nie, ale no można by było na kartę graficzną pozbierać, no nie? I a propos pieniędzy, donaty. Dość rzadko robię live'y i to się raczej nie zmieni, ale co i raz ostatnio zdarza się, że na live'ie ktoś zapyta, dlaczego nie ma donatów. I ja może trochę zbyt srogo wypowiedziałam się na ten temat w ostatnim live'ie, ale no ogólnie to jest tak, że ja się nie czuję komfortowo z tym, żeby brać pieniądze od moich widzów. No bo ja nie widzę za co, jakby... Ja rozumiem, że niektórzy ludzie mogą mieć inne podejście i że dla nich to może być w porządku i że w ogóle większość widzów nie ma też z tym problemu. I przykro mi, jeśli chcecie mi dać swoje pieniądze, ja mówię nie! Ale no naprawdę, to jest... Jeszcze Patronite to może, bo żeby mieć Patronite'a trzeba chyba mieć konto bankowe, nie? Trzeba być w każdym razie w miarę ogarniętym wieku. I ja jakby, jeśli miałabym brać pieniądze od kogoś, to ja chciałabym mieć pewność, że to nie jest bardzo młoda osoba, która wydaje pieniądze swoich rodziców na jakąś debilkę w internecie. No po prostu, jakby, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ja po prostu zostanę może przy tym, że ja się czułabym jak jakiś ostatni pasożyt, biorąc od was pieniądze na, nie wiem, rozwój kanału, czy na robienie filmów, czy w ogóle cokolwiek. Może powiedziałabym też coś o łapkach, bo może warto zaznaczyć, że ja w sumie nie zwracam na nie aż takiej uwagi. Znaczy, no mówię, subskrybujcie, lajkujcie, prawda? Ale dla mnie najważniejsze są komentarze. No ja już mówiłam, że są absolutną świętością i jeśli chodzi o łapki, to jeśli już, to patrzę na to, jakie jest ratio, jaki jest stosunek między łapkami w górę a w dół, żeby się zorientować, czy dany film jest lubiany, czy może mniej lubiany. Jakby, jeśli łapek w dół jest dużo stosunkowo do łapek w górę, to wtedy mogę jakby pomyśleć, że może coś nie tak było z tym filmem. I właściwie tylko po to mi one są. Ja wiem, że one pozycjonują film i tak dalej i miło mi się robi, jak widzę, że jakiś film ma 500 łapek w górę albo coś takiego, ale na ogół to ja w ogóle zapominam, że one są. Mimo, że sama łapkuję różne filmy, to ale w sumie tak przez 50% czasu, bo przez drugie 50% to po prostu nie pamiętam o tym. Nie mówię, że macie nie łapkować, no bo w sumie no, nie zabronię wam, no przecież fajnie i tak jak lajkujecie filmy. Fajnie jest zobaczyć od czasu do czasu, że o, ten film się podoba tylu osobom, ale jakby nie jest to jakaś najważniejsza rzecz dla mnie. Ja to nawet uważam, że to jest trochę śmieszne, że tylu youtuberów uważa, że te łapki to w ogóle wow, super, lajkujcie, jak będzie 1000 lajków, to nie wiem, obetnę włosy czy coś. Tylko ja tak w ogóle nie zwracam na to specjalnie uwagi. Nowe serie.
Już mówiłam w YouTube'owym Q&A, że z gameplayów raczej nie będzie w najbliższym czasie nowych serii, bo po prostu nie mam na to czasu. Te vlogi te wpycham w ogóle gdzieś na siłę. Ale rzeczywiście mam w planach zrobienie serii vlogowej, żeby stworzyć sobie taki trochę panel jakby. Także te wszystkie vlogi, co mówiłam, że nagram, to ja je nadal nagram, tylko no widzicie, jak ja się zabieram do tego. Więc mam taki jeden pomysł i mam nadzieję, że w miarę regularnie się będą te vlogi pojawiać. Znaczy, no, regularnie w sensie nie jeden na pół roku. I jeszcze też seriala Mnie Wy, ona cały czas jakby jest, ona nie została zakończona. Coś tam się pojawi w Lamie Wy w najbliższym czasie i no. Ale jeśli chodzi o takie też naprawdę stałe serie, które mają konkretny dzień, to na razie Bananowie i Banczowie muszą wam wystarczyć, bo ja nie mam czasu. Zwłaszcza, że jeszcze na angielski kanał dobrze by było czasem coś nagrać, no nie? Marticore. Jeśli chodzi o kontakt ze mną, to raczej dużo ludzi już ogarnęło, że najlepiej jest zrobić to na fanpage'u po prostu. Jest też grupa na Facebooku Pomidor Smerdy oczywiście, już fanpage ma chyba z 300 mniej lajków niż na grupie jest ludzi. Najlepiej pisać do mnie na fanpage'u. Na YouTubie mogę niestety te wiadomości odczytać z opóźnieniem, bo też zapominam, że takie coś tam jest, a na maila aż tak często nie zaglądam, więc... No, na fejsie dużo siedzę, więc jak na fanpage'u napiszecie, to najprawdopodobniej odpiszę bardzo szybko. Dużo ludzi się dziwi, że wow, jak ty szybko odpisujesz. W sumie podobnie na te komentarze z Wiem Data. Też ludzie się dziwią, że odpisałam pod takim starym filmem. Nie wiem, co w tym dziwnego. I chciałam tylko poprosić, żebyście nie pisali do mnie na Originie. Ja wiem, że pododawałam was do znajomych, poakceptowałam was do znajomych i w ogóle i tych znajomych mam już tam 100 iluś chyba. Nie wiem, czy będę jeszcze akceptować następne osoby, już dawno nie zaglądałam tam do tych requestów. I to nie jest jakiś tam spam czy coś, to nie jest tak, że ja dostaję tych wiadomości jakoś mnóstwo. Ale zdarza się, że co i raz gram w coś i ktoś napisze, ej, nagrywasz odcinek? No jak gram w Simsy, to niekoniecznie muszę akurat nagrywać odcinek, może sobie po prostu gram. I problem z Originem jest taki, że nie przeszkadzałoby mi pisanie na Originie, gdyby nie to, że Origin jest po prostu upośledzony, jeśli chodzi o wiadomości. Bo tam, nie wiem, jak ktoś odpisze mi na przykład po 10 minutach, to znika w ogóle cała reszta wiadomości, a ja naprawdę nie będę pamiętać, co tam wcześniej było, więc nie. Origin nie. Ja najchętniej bym wyłączyła w ogóle ten czat na Originie, ale się nie da. Kolejną dość świeżą rzeczą jest to, że zrobiłam fuck you. To chyba się powinno mówić fucku, fucku chyba. Ale ja lubię mówić fuck you. Czyli listę takich pytań, które dość często dostaję, albo takie jakby no, pytania o jakieś podstawowe informacje na mój temat, które może mi ktoś zadać w komentarzu, a mnie się nie chce odpisywać 50 osobie na ten sam temat. W opisie pod każdym filmem będzie właśnie lista takich pytań o, nie wiem, moje ustawienia graficzne, o ile mam lat, jakieś takie pierdoły. I można sobie tam po prostu zajrzeć i sobie zobaczyć. I jeśli ktoś mi zada pytanie, które jest w tym, to albo nie odpiszę w ogóle, albo odpiszę tej osobie tylko opis. No i mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, bo jestem już przy ostatnim punkcie, czyli doceniaczu. Czyli po prostu podziękowanie wam, że jesteście tutaj i że pewne rzeczy zaczynają się przemieniać w mojej głowie. Właśnie dzięki temu, że ten kanał zaczął naprawdę rosnąć. I że też dostałam takiej wiary w to, co robię, czy coś. Nie chcę już tutaj być jakaś ckliwa, bo nie lubię. I nie umiem też okazywać wdzięczności, także wybaczcie mi. Uwierzcie mi, że dużo więcej dzieje się tutaj niż tu. Mam nadzieję, że nadal widnieję jako osoba, która w miarę szanuje swoich widzów i jakby lubi mieć z nimi kontakt i tak dalej, bo tak jest. I mam nadzieję, że ten kontakt przynajmniej nie ograniczy się do bardzo smutnego stopnia w którymś momencie. I także tak. Lubię was ogólnie. No dobrze, to mam nadzieję, że w jakiś sposób był ciekawy ten vlog i trochę tak spuściłam parę. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, jak będzie, komentujcie, jesteście, że nie zmuszam. Nie powiedziałam nic o dzwoneczku. I widzimy się w następnym. Pa!